Jak często należy pobierać dane z karty kierowcy? A, nie rzadziej niż co 14 dni, B, nie rzadziej niż co 28 dni, czy C, nie rzadziej niż co 1 miesiąc? No i tutaj kierowca zawodowy oczywiście w swoich obowiązkach będzie miał yy, yy, taki obowiązek, aby ewidencjonować swój czas pracy, czyli odpowiednie przerwy, od, odpowiedni czas prowadzenia pojazdu yy, i yy, musimy pobierać dane z, naszego, z naszej karty. Yy, kierowcy, yy, która służy właśnie do zapisywania tych informacji, nie rzadziej niż co 28 dni, więc y, y, kierowca zawodowy tą informację powinien sobie również na stale wypisać w naszej pamięci, tak? czyli nie rzadziej niż y, co 28 dni.